pytamy o wiosnę, która jest blisko, ale zapytamy troszeczkę inaczej. Czy oni są przygotowani już, żeby po takiej długiej, ciężkiej zimie zajęciach tutaj na sali trudnych, bo widać, że rzeczywiście wkładają w to dużo sił, są gotowi, żeby od razu przeskoczyć na trawiaste boiska? Jak najbardziej. Po to, żeśmy tak intensywnie pracowali, żeby byli na to przygotowani. Na pewno specyfika treningu na trawie, na naturalnej powierzchni jest inna. I no nie ukrywam, że ja jako trener pracujący z tymi chłopakami czekam już na możliwość wyjścia na powietrze, bo wtedy ten trening całkiem inaczej wygląda i oni też z tego treningu mają więcej korzyści. Dzisiaj takie ostatnie jeszcze szlify na takiej właśnie nawierzchni techniki prowadzenia, opanowania piłki, ciągle to co przez całą zimę ćwiczyliście? To ćwiczymy od początku funkcjonowania naszej akademii i będziemy ćwiczyć na pewno bardzo długo, dlatego że technikę można szkolić, szlifować przez cały czas przygody z piłką. To są zajęcia, które są nieodzownym elementem treningu piłkarskiego i my, można powiedzieć, że my żeśmy dopiero zaczęli szlifować tą technikę. Jeszcze dużo pracy przed młodymi adeptami piłki. No te treningi mają za zadanie, żeby dzieci oswajały się z piłką, żeby miały jak najczęstszy kontakt z nią. Oni mają mieć przyjemność z trenowania i z grania, a żeby mieli tą przyjemność, muszą operować tą piłką jak najlepiej. Chyba jest coraz więcej tych chłopaków, bo mi się wydaje, że ta grupka jest jeszcze większa, jakby no, gęsto jest tutaj bardzo, to macie też większą ilość trenerów, ale rzeczywiście przybyło chłopaków w ciągu tych kilku tygodni zimowych? Większa ilość trenerów wynika z tego, że jest większe zainteresowanie, to fakt. Coraz więcej osób zgłasza się do nas. Myślę, że teraz ta wiosna powoduje taką ekspansję akademii, dlatego że rodzice, nowy nabór dzieci i rodziców szukają możliwości dodatkowych zajęć. My też już na rynku jesteśmy coraz bardziej widoczni, co stwarza możliwości sprawdzenia nas. Zachęcam wszystkich do tego, żeby w pierwszej kolejności o nas poczytali na stronie internetowej www.kreatywnyfutbol.pl. Zapraszamy też na pierwsze treningi, które są bezpłatne dla nowych uczestników, no bo tak jak widać, te grupy się zwiększają i w momencie, kiedy wyjdziemy na boisko, myślę, że to będzie przyszły tydzień, będziemy już też trenować w określonych rocznikach i będzie to już wszystko unormowane. Zapytam właśnie o tych trenerów. Też trenerzy mogą u Was jakoś odbywać staże, czy jakoś z Wami się kontaktować, czy propagować Waszą ideę, współpracować z Wami? Jak to wygląda? Jak najbardziej. Na naszej stronie internetowej są podane wszystkie informacje odnośnie szkoleń, jak i też odbycia stażu. Na dzisiejszym treningu widzieliśmy jednego trenera, który odbywał nasz staż. Już od 2 miesięcy jest z nami, intensywnie przygląda się temu, co robimy na treningach, jak i też uczestniczy w treningach, a więc taka możliwość skorzystania ze stażu, jak i też szkolenia u nas jak najbardziej jest. Wszystkie informacje są na stronie.